Tragedia w Stanowicach. Nie żyje 51-letni kierowca, który jadąc wczoraj Renault Clio ulicą Zwycięstwa zderzył się czołowo z Peugeotem 307. Do szpitala trafił 5-letni pasażer Clio, a szczegóły wypadku zna rzeczniczka rybnickiej policji Aleksandra Nowara. Wczoraj około godziny 14.20 w Stanowicach na ulicy Zwycięstwa doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Kierowca samochodu marki Clio jadąc ulicą Zwycięstwa na razie z nieustalonych przyczyn zjechał na lewy pas jezdni i zderzył się czołowo z samochodem marki Peugeot. Niestety 50-latek z Clio, kierowca tego samochodu, zginął na miejscu. Również z obrażeniami ciała do szpitala trafił 5-letni pasażer tego samochodu. 36-latek z Sosnowca, który kierował samochodem marki Peugeot, również został opatrzony w szpitalu, natomiast po zaopatrzeniu został już zwolniony do domu.